Gość dnia. Edyta Szewczyk, witam Państwa w środowej audycji Goście Dnia. Dzisiaj ze mną w studio Katolickiego Radia Diecezji Płockiej gość jest zespołu szkół nr 1 imienia generała Józefa Bema w Ciechanowie. Witam bardzo serdecznie panią Monikę Kołakowską, nauczyciela języka polskiego. Dzień dobry. Pana Eugeniusza Mazińskiego, dyrektora tegoże zespołu. Witam serdecznie. Oraz doskonale Państwu znanego z naszej anteny pana Jacka Chryniewicza, nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie. Witam bardzo serdecznie panie Jacku. I od razu powiedzmy, kiedy będzie można pana usłyszeć na naszej antenie. Państwu. Tak, będzie dzisiaj właśnie akurat o patronie o 17:35 i powtórka tradycyjnie w niedzielę. Także zapraszam serdecznie. Właśnie, porozmawiamy o Dniu Patrona, który zbliża się wielkimi krokami. Dzień Patrona szkoły, a w zasadzie cały tydzień. Powiedzmy, jak będzie wyglądał scenariusz tego tygodnia. Albo może na początek cofnijmy się do historii. Kiedy sztandar imię patrona zostało szkole nadane? Szkole imię patrona i sztandar szkoły zostały nadane w 1976 roku. W wyniku głosowania konkursu na patrona i głosowania uczniów i nauczycieli wybrano imię patrona Józefa Bema. To oni wtedy zdecydowali, że tak, to właśnie on będzie. Tak, oni wtedy zdecydowali, że Józef Bem będzie naszym patronem. Mhm. Obchody patrona, dni patrona już trwają. Powiedzmy o co się już w tej chwili dzieje. Dni patrona tradycyjnie są jakby odbywają się w ciągu całego tygodnia patrona, ponieważ odbywają się konkursy. Pierwszy konkurs to jest wiedzy o patronie dla gimnazjalistów i dla uczniów naszego zespołu, dla klas pierwszych, czyli oni muszą się zaprezentować ze znajomości swojego patrona. Oprócz tego odbywają się inne konkursy. To jest konkurs wiedzy, tak? Wiedzy o patronie. Także wszyscy uczniowie, którzy biorą udział w tym konkursie, polecamy dzisiaj o 17 audycji o patronie. Mogą się czegoś ciekawego o patronie dowiedzieć. Ci, którzy będą przystępować do konkursu. Oprócz tego mamy konkurs literacki na dowolny utwór o patronie szkoły, utwór plastyczny na karykaturę lub portret Józefa Bema. To może być, przepraszam, ten konkurs literacki, to może być wiersz, rozprawka, to jest fraszka, dowolna forma. Fraszka, wiersz, tak. Opowiadanie, dowolna forma, tutaj jaką tylko uczniowie nie ma sobie zażyczą. Żadnej formy wybranej, dowolna forma, jaką uczniowie wybiorą. Czy uczniowie są kreatywni? Jakie się utwory pojawiają? Bardzo, bardzo. Najczęściej karykatury. Właśnie jednak tak ten humor. Zapytać, czy jednak satyryczne, czy poważne? Jednak satyryczne. Jednak ten humor uczniów rzeczywiście jest dosyć specyficzny i ciekawy, więc chyba najciekawsze utwory to właśnie prześmiewcze. Bo postać, no, jak najbardziej poważna i raczej do śmiechu nie za bardzo. No niekoniecznie. No, to nam się wydaje, że taki poważny generał. Tymczasem nie stronił od uśmiechu, nie stronił od żartów. Nawet potrafił z siebie żartować. Także myślę, że jak najbardziej i człowiek, i poważny, i człowiek, który lubił się uśmiechać. I gdyby żył teraz i widział te fraszki, te wystąpienia młodych ludzi, to na pewno by się razem z nimi śmiał z tego. Na pewno, no przecież i pisał o nim Norwid, i pisał o nim Petefi, także do. Ale Norwid tak naprawdę poważnie, tak pompatycznie. No, dlatego, że to była wielka postać. Mm-hmm. Nam, szaraczkom, czy w tamtym czasie szaraczkom, do takiej osoby porównywać się nie godzi się nawet pióra podnosić, więc to musiało być takim nabożeństwem. No i pamiętajmy, że Polski nie było, to było też określonemu celowi służyło. Czyli tak, tutaj bardziej żartobliwa forma, ale też na poważnie i z wiedzy o patronie w konkursie uczniowie też będą brali udział. Tak. Oprócz tego jeszcze mamy konkursy informatyczne i konkursy sportowe. I finał Ciechanowskiej Międzyszkolnej Ligi Siatkówki i konkurs udzielania pierwszej pomocy też dla klas pierwszych. To przy okazji Dni Patrona. A jak będzie dalszy scenariusz wyglądał? Kiedy ta kulminacja i kiedy ten główny dzień obchodów patrona najbardziej główny uroczysty? Główny dzień patronów to jest 18 w tym roku, w piątek. Uroczysta akademia, która jakby podsumowuje cały ten okres dni patrona i wtedy uroczysta akademia o godzinie 11. Co na tej akademii? No myślę, że będzie podsumowanie przede wszystkim różnych konkursów, będzie część... Wręczenie też nagród w tych też konkursach? Też wręczenie nagród konkursów, które... wiedzy o patronie, bo ograniczamy ze względu na czas
za dużo tych wszystkich konkursów, żeby wszystkie... Tylko będzie informacja na Akademii. Na pewno nie zabraknie informacji o patronie. Tutaj kolega z koleżanką przygotowuje to część jakby historyczno. Będzie informacja również o naszej gazetce szkolnej, która w tym roku obchodzi okrągłą rocznicę 20-lecia istnienia. No i będą zaproszeni goście. Dopiero jakby prawie ustalamy... Prawie tak długo, jak nasza rozgłośnia istnieje, gazetka szkolna. Tak. W tej chwili uzgadniamy szczegóły, także nie chciałbym w tej chwili mówić. Będą to goście z Politechniki, prawdopodobnie białostockiej, i zaprezentują troszeczkę uczelnie w tym. Mhm. A oprócz tego na zakończenie już ta część taka bardziej dla ciała, potrawy, które na których na swoim szlaku spotkałbym, czyli coś z Polski, Węgier, Turcji. Bardzo ciekawie i smakowicie to brzmi. Jeszcze chciałam się na chwilę w tej gazetce szkolnej zatrzymać. Od 20 lat nadal prężnie funkcjonuje. Tak, zgadza się. Właśnie w tym roku obchodzimy 20-lecie. Pomysł założenia gazetki wyszedł od uczniów. I to od uczniów technikum. W 1994 roku. Rok później gazetka pierwsza wyszła pod opieką nieżyjącej już pani profesor Haliny Wodzyńskiej. Kolejne roczniki przejmowały gazetkę, dokładały swoje pomysły, swoje osobowości. No i do tej pory gazetka prężnie działa. Mhm. Rozumiem, że ona się zmieniała z biegiem lat. Tak. Czy są jakieś pierwsze egzemplarze? Czy będą pokazane? Czy będzie jakaś wystawa? Są. Oczywiście są pierwsze egzemplarze. Wszystkie egzemplarze znajdują się w bibliotece szkolnej. Na pewno będzie gazetka, wszystkie numery będą wyłożone do obejrzenia. Będzie jak co roku okolicznościowa gazetka, bo to też już jest tradycją, właśnie związana z naszym patronem, w której pokazujemy prace konkursowe, więc to wszystko będzie dostępne i do obejrzenia. A jak gazetka wygląda teraz? Kto ją w zasadzie redaguje? Ile ma stron? Jak często się ukazuje? Powiem tak, że jeśli chodzi o liczbę stron, to zależy od pomysłów, zależy od tematów i zależy od uczniów przede wszystkim. Czyli to, że co nie macie sztywnych ram, że tyle i tyle modułów, tu się nie można przekroczyć? Absolutnie, to jest wyobraźnia uczniów, inwencja uczniów. Gazetka może mieć i 18 stron, może mieć i 15, to zależy od potrzeb chwili, od wydarzeń, które mają miejsce, od tematów, które interesują uczniów. Obecnie opiekunkami gazetki jest pani Dorota Smolińska i ja, nauczycielki języka polskiego. Mamy też stronę angielską. Tu nauczycielki języka angielskiego, czyli pani Anna Cejmer i pani Ania Kuskowska się zajmują. No i uczniowie chętni, kreatywni, pomysłowi, którzy nie tylko się uczą, ale chcą jeszcze coś pokazać, biorą udział. No, aktualnie to są osoby i z pierwszej klasy medialnej i klasy technikum, bo potrzebni nam są też uczniowie technikum, którzy potrafią nam to technicznie złożyć i w ten sposób pomóc. Mhm. A czy to jest tak, że musicie za uszy ciągnąć tych uczniów, żeby tą gazetkę redagowali, że to jest taki dla nich przykry obowiązek, czy oni chętnie sami to robią? Nie, bardzo chętnie robią to sami. To jest dla nich też przyjemność. Ja wiem, że to też jest obowiązek, bo nie tylko redagują gazetkę, nie tylko piszą artykuły, nie tylko fotografują, ale też uczestniczą w różnych spotkaniach na terenie Ciechanowa. Muszą też być na bieżąco z wydarzeniami w szkole, więc no to jest rzeczywiście dużo pracy pozalekcyjnej, ale nie narzekają. Nie narzekają, są zadowoleni. Myślę, że mogą tu te swoje umiejętności dziennikarskie, literackie realizować. No i z tego, co tu możemy zauważyć, bo już jestem opiekunką 10 lat, to nawet później wiążą swoje przyszłe życie i edukację z dziennikarstwem, z filologią polską, także myślę, pierwsze że to... Pierwsze szlify zdobywają na tej gazetce. Tak. No to życzę kolejnych jubileuszy, takich wspaniałych 20, 40, 60 kolejnych lat istnienia tej gazetki z pożytkiem dla społeczności szkolnej całej. Dziękuję. Panie Jacku, ja chciałam zapytać o ten konkurs wiedzy o patronie. A co w przypadku, kiedy no, ci pierwszoklasiści się jednak nie wykażą w tym konkursie? Będzie pałac historii, czy jak? Nie, to jest na zasadzie dobrowolności. No wiadomo, że tu, gdzie się mieszka,
powinno się znać przynajmniej najbliższą historię. Tu, gdzie chodzi się do szkoły, również patron obowiązkowo jest znany. To w zasadzie chyba wszyscy zadajemy. Pierwsze zajęcia są ze znajomości, no przynajmniej krótką notatkę trzeba napisać o patronie. Tu jest wiadomo, że najpierw są eliminacje czy preeliminacje klasowe i tam zawsze wyłaniamy po 3 osoby z klasy, więc wiadomo, że jeśli nawet ci, którzy nie chcą, to coś muszą łyknąć, a ci, którzy przejdą tę eliminację, no to głupio byłoby iść na konkurs czegokolwiek nie wiedzieć. No. Skoro kar nie ma, to zapytam, czy są jakieś profity z tytułu wystartowania w tym konkursie? No przyznam, ja niechętnie przyznaję, ale jest to niejako wymuszane przez uczniów, że to musi być nagroda z historii. No ulegam temu, bo jednak trzeba przynajmniej te 2-3 książki przeczytać. No są, to są broszurowe, bo załóżmy ktoś, kto chce więcej. To już jest książka taka bardziej poważna, ale dla młodego człowieka, kiedy ma i w FIFA grać, i kolejny bursztynek zdobywać, kolejne życie, czytać książkę to naprawdę jest to duże wyrzeczenie. A oni to robią, więc jakaś tam nagroda powinna być nawet. Panie Jacku, a czy postać generała Bema może być ciekawa dla młodzieży dzisiejszej? No zdecydowanie. No jest to, bo my znamy go jako taką postać spiżową. W zasadzie w historii Polski on odgrywa mniejszą rolę. Dlaczego? No dlatego, że przeszedł na islam i nawet ten jego przecież pomnik, który jest w Tarnowie, to też jest taki dziwny, bo jest wysepka, jest wysoko, nie w ziemi, a wystarczyłoby sięgnąć do źródeł, zobaczyć, co pisał o nim. Tu też niedaleko ziomek, bo mieszkał w Niemczech, bo to była Nidzica, ale czasy niemieckie, Gregoriowius, który o tym miał relację z Aleppo właśnie, że Bem chciał przejść na powrotem przed śmiercią na chrześcijaństwo. Niestety karmelita, ten, który miał do niego przyjść, nie zdążył. Umierał ze słowami: Boże, Polsko, już Ciebie nie zbawię. A dlaczego dzisiaj? No bo nasza szkoła jest taką szkołą, myślę, prekursorską. To jest szkoła innowacyjna, to jest szkoła nowoczesna bardzo, bo dzisiaj informatyka, dzisiaj elektronika, dzisiaj związane to jest z najnowszymi technologiami, bo to u nas tego się uczy. Tam jest i grafika komputerowa. Naprawdę, ja nawet tych nas nie znam, bo nawet nie wiem, co to znaczy. Ale popatrzmy na Bema właśnie w tych kategoriach, nie tylko jako na żołnierza. On na tamte czasy był kompletnym innowatorem. Znaczy nie tylko na tamte czasy. Jeśli Konstanty Ciołkowski mówi o tym, że gdyby nie Bem, nie byłoby paliwa rakietowego, bo przecież pierwsze rakiety stworzył Bem. On na szczęście przypłacił tylko kalectwem, ale już jego promotor, generał Bontemps, przepłacił to życiem podczas tego wybuchu. To mówił Ciołkowski. Popatrzmy na niego jako na twórcę przemysłu syryjskiego. Nie byłoby dzisiaj przemysłu w Aleppo, gdyby nie pierwsze badania Józefa Bema. Przecież to są lata 1849-1850. Jego nowatorska metoda prowadzenia... działania wojenne. No, Blitzkrieg niemiecki to jest też również powielenie tego, co robił Bem. Siła ognia, działanie artyleryjskie w zasadzie w biegu. Dalej, cóż możemy jeszcze zobaczyć? Popatrzmy jego prekursorstwo, jeśli chodzi o nawet ogrzewanie. Ja właśnie to jestem, dla mnie to jest szokujące właśnie w jego postaci taka wszechstronność. Bo to, że znał rosyjski, niemiecki, francuski i polski, w każdym z tych języków pisał, Tego jeszcze strateg doskonały. Tak, do tego strateg, więc i w każdym z tych języków napisał praktycznie książkę. Ale interesował się również najnowocześniejsze w tamtym czasie, bo jeśli jesteśmy w Łańcucie, w Przeworsku, zamki, pałace lubomirskich, czartoryskich są ogrzewane pomysłem Bema. Ossolineum. Nie byłoby Ossolineum, gdyby nie jego robota, gdyby nie jego wykończenie architektoniczne i budowa tego zakonu karmelitek trzewiczkowych we Lwowie. Mamy i masa takich rzeczy, które dla nas dzisiaj to jest nowatorstwo. On 200 lat temu robił to, co my dzisiaj robimy. Tak mi się wydaje, panie dyrektorze, taka jest rola naszej szkoły. I fajnie, że więcej o tej postaci, ja jeszcze raz przypomnę, kontynuować o godzinie 17 dzisiaj w audycji. 17.35, tak jest. Także wszystkich chętnych, którzy chcieliby poznać bliżej postać generała Bema oraz uczniów, którzy startują w konkursie wiedzy o swoim patronie, zachęcamy do słuchania audycji. Czyli tak, kulminacja wszystkich wydarzeń związanych z Dniem Patrona 18 marca. Tak. To będzie, jak rozumiem, impreza zamknięta. To będzie impreza zamknięta generalnie dla uczniów naszej szkoły i gości zaproszonych, którzy są zaproszeni na te podsumowanie uroczystości.
To wtedy, to w takim razie, kiedy będzie dzień otwarty dla uczniów gimnazjów, którzy rozważają wybór waszej szkoły? I, znaczy, myślimy o dniu otwartym pod koniec kwietnia. Być może będzie to albo 28, albo 29 kwietnia i wtedy będzie to szkoła otwarta dla wszystkich, którzy będą chcieli zobaczyć, czyli przyszli uczniowie, ale również ich rodzice. Mhm. Mogą przyjść zobaczyć, w jakich warunkach dzieci będą mogli kształcić, porozmawiać z uczniami, nauczycielami. Będzie to wszystko dostępne. Pracownie, nauczyciele, uczniowie. Wszystko będzie dostępne dla przyszłych naszych kandydatów, ale ich również ich rodziców. Mhm. To przypomnijmy w takim razie, jaki kształt ma w tej chwili zespół szkół nr 1 w Ciechanowie, w jakich kierunkach kształcicie, w jakich systemach? W chwili obecnej zespół numer 1 kształci w liceum ogólnokształcącym. Generalnie to mamy jedną klasę już w tej chwili, pierwszą, i o profilu medialnym. Także klasa jest związana z gazetką, z radiem i również często z tygodnikiem ciechanowskim, jakieś tam warsztaty, także tutaj kontynuujemy tę współpracę. Oprócz tego technikum. Technikum numer 1 kształci w chwili obecnej w 5 zawodach. To jest najstarszy zawód, technik elektryk. I kolejny technik informatyk, teleinformatyk, cyfrowe procesy graficzne. I obecnie wchodzimy w technika logistyka. Przymierzamy się do innych kolejnych zawodów związanych z tymi branżami, bo oczywiście wiąże to się to z pracowniami, wyposażeniem, możliwością szkoły. Mhm. Jest szansa, że od września ruszą te nowe kierunki? To znaczy jest szansa, zobaczymy, bo w tej chwili jeszcze trwa jakby uzgadnianie w całym w starostwie powiatowym, która szkoła w jakich kierunkach będzie kształcić. Jeszcze nie jest podjęta ostateczna decyzja, która szkoła w którym kierunku będzie kształcić. Mhm. Myślimy o nowych, zobaczymy, jak to będzie. Niedługo myślę, że decyzja zapadnie już, która szkoła kształci w jakim kierunku. Czyli jeśli chodzi o liceum, przyszli dziennikarze się u was kształcą? Tak, to jest już tradycyjnie klasa medialna. Czy jakieś klasy zawodowe macie w zespole? W zespole to zawodowych w tej chwili nie ma. Nie było chętnych, dwa razy próbowaliśmy zrobić, ale niestety do zasadniczej szkoły zawodowej o kierunku związanym z naszym, czyli elektryk, elektromechanik, nie było chętnych. Mhm. Powiedzmy o kondycji szkoły. Jakie macie wyniki w nauczaniu? Jak wypadacie w rankingach? Kondycja szkoły zdecydowanie się poprawia sukcesywnie w kolejnych latach. Szczególnie możemy spektakularne wyniki tegoroczne przywołać tutaj. Myślę, że pojawienie się pierwszy raz w historii szkoły w rankingu perspektyw ogólnokrajowej, na ogólnokrajowej liście i od razu jako szkoła, srebrna szkoła na pozycji 175 w skali kraju, to jest dość dobry wynik, nawet powiedziałbym bardzo dobry. Jak na debiut. Jak na debiut, ponieważ do tej pory nie byliśmy. Byliśmy poza 300 miejscem, które już tam nie było numerowane. Punktowane. Mhm. I jeżeli chodzi o pozycję na Mazowszu, byliśmy tak zawsze w granicach 60, między 60 a 70 pozycja, jeżeli chodzi o technika. Pozycja w tym roku to jest 17, także myślę, że to jest zdecydowanie poprawa. No i nasz najstarszy zawód, tu również bardzo pokazał się nasz elektryk, który zajął 12 pozycję w skali kraju w szkołach elektrycznych. Mhm. No właśnie, czy te techniczne, elektryczne kierunki, które wy prowadzicie, czy to jest ten wasz wyróżnik, który was odróżnia od innych szkół? Bo słyszałam o sporych sukcesach w konkursach innowacyjnych. Znaczy myślę, że wyróżniamy się, to tak jest mniej więcej podział różnych zespołów, jakby jest troszeczkę specjalizacja. Z nastawieniem na specjalizację. Także zespół numer 2 ma swoje ekonomiczne, hotelarskie i inne. Zespół szkół technicznych ma w innym kierunku, zespół numer 3 też. Tutaj dzielimy się i staramy się jakby nie konkurować uzupełniać między sobą, a uzupełniać ofertę edukacyjną całego starostwa powiatowego. Mhm. Myślę, że te kierunki i związana z tym edukacja, są to ciężkie kierunki, ale przynoszą bardzo dobre efekty dla przyszłych absolwentów, bo o pracę w tych kierunkach bardzo łatwo. No i myślę, że te różne konkursy na innowacje techniczne i inne pokazują, że nasi absolwenci są przygotowani i do pracy, i do dalszego życia. Mhm. To powiedzmy, no pochwalmy tych uczniów, którzy... I możemy pochwalić, bo dwa lata temu pierwsze miejsce w konkursie Fundacji Dzieci i Młodzieży na innowacje techniczne związane z terenami wiejskimi. Zajęliśmy pierwsze miejsce w województwie. W poprzednim roku to były pierwsze i drugie miejsce.
czyli dwa pierwsze miejsca zajęli uczniowie z naszego zespołu. Mam nadzieję, że w tym roku też wystartują pomysły. Jest to na takiej zasadzie, że młodzież zgłasza pomysły, a ta fundacja wybiera 10 najlepszych pomysłów i finansuje przygotowanie modelu. Mhm. A także, jakie to były modele? Znaczy pierwsza to była szklarnia sterowana numerycznie. Mhm. Znaczy za pomocą komputera można było zaprogramować odpowiednie parametry wilgotności, temperatury i w tej szklarni. To sterowane komputerowo, natomiast w tamtym roku był to elektroniczny plecak, który z kontrolki zaświecały się w przypadku zmierzchu. Nie. Aha, jak była mniejsze oświetlenie w terenie, to ten plecak był widoczny. Czyli odblaskowy. Znaczy oświetlenie było plecaka. Ono zaznaczone było czujnikiem, który był zmierzchowym. Czyli jak było ciemniej na dworzu, to włączały się kontrolki na plecaku i był widoczny w terenie. Świetny pomysł też w kontekście zmieniających się przepisów o ruchu drogowym, kiedy poruszanie się pieszo po nieoświetlonej jezdni czy chodniku jest po prostu zabronione już w tej chwili. Musi być oznaczone, tak żeby był ten pieszy widoczny. I drugi pomysł to był znak drogowy, który był zapalany przy przejściach przy szkołach. Mhm. Także to takie dwa pomysły, które myślę, że takie życiowe. To no ciekawa nie jest jestem, czy być może na szeroką skalę zostaną wdrożone te pomysły. Czy ktoś może kupi i będzie realizował, miejmy nadzieję. No, ja bym chętnie dziecku taki plecak z zapalaniem zmierzchowym zakupiła jako rodzic. Jeżeli będzie produkcja, to myślę, że znajdzie nabywców taki pomysł. Szczególnie w terenach wiejskich, bo tamten w terenie miejskim to oświetlenie ulic jest zdecydowanie lepiej, natomiast w terenie wiejskim to różnie bywa z tym. Tak, zdarza się, że od przystanku trzeba po prostu poboczem przejść nieoświetlonym. Trzeba poboczem, często tam chodników nie ma, jest tylko pobocze, prawda? Dokładnie. Dokładnie. Także jak Państwo słyszą, szkoła innowacyjna wkrótce będzie świętować, już w zasadzie świętuje tydzień patrona szkoły i przypomnę, że moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji gość dnia była pani Monika Kołakowska, nauczyciel języka polskiego z zespołu szkół numer 1 imienia generała Józefa Bema. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Dyrektor tegoż zespołu, pan Eugeniusz Maziński. Dziękuję bardzo. Oraz nasz nadworny historyk, pan Jacek Hryniewicz, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w zespole, który na naszej antenie zagości ponownie dzisiaj o godzinie 17.35. Dziękuję panie Jacku. Dziękuję państwu. Dziękuję. Zapraszam na audycję z panem Jackiem i z Rafałem Sulimą. Zapraszam na powtórkę naszej dzisiejszej rozmowy o godzinie 22.30 oraz zapraszam również na kolejnego gościa dnia, który już jutro o 13.10 moim gościem będzie wójt gminy Ciechanów, pan Marek Kiwit. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Edyta Szewczyk.